Z tej strony Adam, dzisiaj wymieniamy w Kia Sportage trzeciej generacji. Jest to rocznik 13 czy 14, jakoś tak, ma w tej chwili około 64-65 tysięcy przebiegu. Samochód jest polski salon, pierwszy właściciel, żaden ściąganiec. Silnik jest naprawdę w rewelacyjnym, mi się wydaje, stanie, jak cały samochód. I tak. Olej wymieniany był w serwisie do tej pory, znaczy sorry, już raz wymieniłem właśnie olej, w tej chwili też jest wlany AMSOIL. Był wlany też ceratek, płukaneczka była robiona bodajże Millersa. W tej chwili mamy K2, tania, dobra. Samochód na tym oleju ma przejechane około 8000, tato nim jeździ, on robi głównie przebiegi po mieście i uważam, że zobaczycie, jaki olej będzie leciał, będzie czarny leciał, pomimo takiego oryginalnego przebiegu. W serwis Asokia wymieniało ten olej co około też 6000, co 6, 6,5-7, bo samochód po prostu w ciągu roku robi takie małe przebiegi, także tutaj silniczek nigdy nie widział wymiany oleju co 15, co 20, tym bardziej nie daj Boże co 30 tysięcy przebiegu. Także co robimy? I co mnie denerwuje w europejskim wydaniu Kia Sportage? Wiadomo, pierw trzeba trochę nagrzać silniczek, bo jeszcze jest nienagrzany, wlejemy płukankę K2, później wiadomo, spuszczamy olej, będziemy wlewać AMSOILA 5W30, ważne, żeby miał wersję, bodajże jak to się nazywa, APSN SM5, musi być tutaj, zaraz znajdziemy, ACA5. Jeżeli mamy silnik 1.6 GDI, musi być ACA5, oznacza to, że 5W30, on ma bardzo niską lepkość, w zasadzie słuchajcie, zbliżono do oleju 0W20, jest naprawdę, właśnie ACA5 oznacza bardzo jakby dużą oszczędność paliwa, a niekoniecznie oszczędność silnika niestety. Jeżeli ktoś chce, że tak powiem, ma większy przebieg, proponowałbym lać 5W30, ale na przykład ACA3 na B4, trochę większa lepkość, bardziej zbliżony już będzie do 5W40, a ten, jak mówiłem, jest zbliżony bardziej do 0W20 lepkością w temperaturze 40 i 100 stopni. Ok, słuchajcie, co mnie denerwuje, schodzimy do mojego pięknego kanału, dzisiaj właśnie osłonę przegubów w Hondzie robiłem, zobaczcie, widzicie, takie jest kółeczko, nie wiem, ktoś o tym coś myślał. W amerykańskim wydaniu byście mieli tutaj dodatkową klapkę umożliwiającą odkręcenie filtra oleju, który gdzieś jest tu, i spust oleju. Niestety w europejskiej wersji ściągamy całą osłonę. Także odkręcamy wszystkie tutaj takie śrubki, jak leci. Tutaj mamy na klucz chyba 10, nie, nawet i na 12 jakieś śrubki. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj jest jedna, druga, także chyba 6 śrub jest na 12, a reszta na śrubokręt, także, ale całkiem nie jest duża, więc w ciągu 2-3 minut będzie zdemontowana i będziemy grzali silnik i będziemy, że tak powiem, wlewać płukaneczkę, także lecimy. Ok, jak widzimy, osłona zdjęta, jak mówiłem, samochód ma 62 tysiące przebiegu, jak widzicie, czy tam 4 czy 5, no wszystko jest w porządku, sucho jak zasiał, po skrzynie biegów też sucho, ogólnie no co tu mam powiedzieć, ASA oczywiście, no bo ja już tego nie zrobiłem, tutaj są takie nito nakrętki, każdy kto to robi to wie, no jedna jest tu, druga, trzecia, czwarta, ta jak widzicie obraca się, więc no jest powiedzmy jakiś tam mały problem, ale Adaś, że tak powiem, coś dzisiaj postara się z tym zrobić. Jeszcze może nie mam do końca patentu, co z tym zrobić, ale coś, no co z tym zrobić. Będzie trzeba pewnie jakoś ciąć, bo to plastik jest najgorzej, albo złapać tutaj. No na pewno drzewiaczem, ale to tak łatwo nie chciało iść, a po drugie to jeszcze przeszkadza. Więc ASO zajebiście, jak nie mogli spuścić oleju, bo nie ma właśnie tego do spustu, ani do wymiany oleju dziurki w osłonie. Więc trochę połamali osłonę tak, żeby dało się po prostu wyrwać osłonę. Jest trochę jakby plastik tutaj w osłonie jest pęknięty. No ale cóż, każdy ma swoje patenty, ASO też ma. No ja bym tak nie zrobił, bo bym się po prostu z tym szarpał, ale rozumiem, że mieli w zadaniu wymianę oleju, więc nie będą się pierdzielić w wymianie zruszonej nito nakrętki, tym bardziej, że no nie jest sprawa łatwa, bo to jest kurde, słuchajcie, po prostu cholera plastik i w plastiku to nie jest łatwy temat.
nito nakrętki mam, tylko weź to tutaj złap tą nito nakrętkę. No dobra, będziemy kombinować. Ok, rozgrzewamy silnik, lejemy pukankę. Ok, silnik się nagrzewa. Słuchajcie, on tak dziwnie syczy, nie? Patrzcie. To jest pompa wysokiego ciśnienia napędzana od wałka wydechowego, bo z tyłu mamy wydech, kolektor sący mamy z przodu. Tu jest wałek sący dolotowy, tu jest wałek dolotowy, tu jest wałek wylotowy od kolektora spalinowego. No i cóż, jest napędzane, jak widać. O, napierdziela fajnie sobie, no ale ten silnik ma pracę. Słuchajcie, ciekawostka. Ogólnie, nie wiem, z tego co ja się dowiedziałem i widziałem to w serwisie, te silniki ogólnie są spoko, ale mają wadę, że jak ktoś jeździ na niskich obrotach, a w tym samochód w zasadzie ma bardzo krótko skrzynię biegów z tym silnikiem 1.6 GDI, on ma 135 koni, ponieważ ma krótko skrzynię, można jeździć naprawdę na 5-6 biegu przy niskich obrotach, bo samochód nawet tak mówi, że wrzuć piątkę, wrzuć szóstkę. Ale słuchajcie, starajmy się nie utrzymywać obrotów naprawdę poniżej 2000. Dlaczego? Skrzynia może i wytrzyma, w tych sprzętach jakoś nie siada, ale są bardzo krótkie tłoki. I wtedy tłok, jak masz niskie obroty, obciążasz go, on zaczyna kosować w cylindrze. No jak siedzi tak, ma chodzić tak, to on po prostu będzie próbował kosować. No i wyrabia się, jak jajko się robi cylindr właśnie w tym miejscu, gdzie, o tu. I tu i tu jest w porządku, ale z tej strony i z tyłu silnika, z przodu i z tyłu zaczyna się robić większe wyżłobienia w cylindrze i zaczyna stukać silnik, zaczyna olej palić silnik pierw, jako pierw zaczyna palić więcej oleju, no a później zaczyna naprawdę nieprzyjemnie stukać, także na pewno pukanka, na pewno ceratek, bo on, jak wy sami wiecie jak działa, już nie będę się wypowiadał, ceratek i klimoli, no ja polecam, nie mam nic z tego, dla zaciekawionych, że tak powiem. No i tutaj też coś takiego wlejemy, żeby silnik jak najdłużej działał. Jak mówiłem, samochód bezwypadkowy, salonowy, pierwszy właściciel, także trzeba dbać. Tutaj widzimy cewki. No nic ciekawego, no oczywiście, że to cudko ma, no to jak wiecie, ma bezpośredni wtrysk benzyny, więc tutaj gazu do tego silnika ja nie polecam i nie zakładam. Po drugie, bardzo mało pali. Jak na tą budę, naprawdę spalanie jest chyba, jak moje Hondy, może ciutkę większe, ale raczej chyba nawet nie, a opór powietrza jest zupełnie inny i nawet sobie ten silnik, powiem szczerze, muszę powiedzieć, radzi. A jak wiecie, mam Juke 1.6 Turbo, no to nie ma co porównywać, ale naprawdę jak na taką budę, ten silnik 135 koni sobie radzi. Dobra, on jeszcze jest zimny, musi trochę się rozgrzać i będziemy wlewać pukankę. Silnik zwolnił, nagrzał się, także będziemy lać pukankę. Gaz silnik. Dobra, leję pukankę. Jak poleci, to poleci, a jak nie poleci, to będzie fajnie. Leję K2, taką miałem, taką. Taką zalejemy do starego oleju. Dobra. Cała poszła maleńka. Także zakręcamy korek i odpalamy na 5 minut, bo silnik, słuchajcie, jest, że często ma wymieniany olej, także tam nie ma tragedii, także 5 minut bez gazowania, spuszczamy, będziemy lać nowy olej Cerateka, no i oczywiście filtr oleju do wymiany. Oryginał Hyundai ja mam. Okej, popracował silniczek, 13.59, 6 minut, także sprzęgiełka, zawsze na sprzęgle gaszę, choć chyba ten dwumasy nie ma. Dobra. Ok, idziemy spuszczać olej. 19, kluczyk nasadowa. Kręci się to, ja już pluzowałem. O, już jest odkręcona, zaraz będzie kapał olej. Także tutaj 19, tutaj czujnik. Chyba ile jest oleju, po prostu stan, czujnik stanu poziomu oleju według mnie, ale też być może i temperatury, choć ma 3 kabelki. Nie jestem pewny, słuchajcie, ale coś takiego tutaj jest. Także no i później jeszcze nam zostanie filterek, mamy tutaj nasadkę taką fajną, wiecie, zaraz wam pokażę jaką, także ja już tutaj luzuję, bo zaraz to zobaczcie, zaraz będzie olej kapu i bierzemy tu 3 litry, będzie z lekkim hakiem, bo bardzo mało do silnika wchodzi, dlatego tutaj często trzeba olej wymienić, bo tutaj tylko jakieś 3 litry oleju wchodzi, lipa. Jak się spuszcza, sobie tak ustawiłem, jak widać, to jest olej po 8-9
tysiące. Gdzie ta latarka? Później wam przyświecę, ale to zresztą może zrobimy test oleju. O, tak, zrobimy test oleju jak zwykle. O, tutaj muszę podsunąć troszkę, zaraz się wpierdzieli do kanału. Dobra, jeszcze trochę sobie podleci. Przelejemy to w normalną, starą jakąś baniaczkę 5-litrową. Jeszcze przepukamy silnik z góry, jak to zawsze robię. Czyli zaraz 100-200 gram pójdzie jeszcze czystego oleju, żeby zaczął lecieć stąd, że tak powiem, czysty olejek. Słuchajcie, 200 gram czystego oleju wlałem. 200 gram czystego oleju. To już idzie na dół i teraz zlewamy, co tam zleci. Już powinien lecieć jasny olej. I dopiero wtedy jeszcze odkręcimy filterek oleju i jeszcze raz tak wlejemy 100-200 gram czystego. Znów spuścimy, co zleci. Dopiero dokręcamy, wlewamy olej i ceratek. Teraz kluczykiem 74x76x14. Machle OC125 był, a teraz będzie oryginalny. Idzie, także podstawiamy i trochę oleju pocieknie. Nowy filtr oleju mam, oryginał Hyundai Hya. Do góry nogami, ale sobie możecie przewrócić. Ten też go produkuje MAN, ale jest o wiele szerszy niż stary. Już nie chce mi się pokazywać, ale uszczelka jest, widzicie, na środku. Zalałem może nie do końca, ale tak. Ale ty, jeszcze weszło tego, ale jeszcze dolejemy. Słuchajcie, bo on po prostu wsiąka. Dużo strasznie oleju wchodzi, bo jest strasznie, zobacz, jaki szeroki, oryginalny. Kurde, spoko. Jeszcze dolewamy i idziemy przykręcać. Uszczelka jest nasmarowana. Tutaj wymyłem, że tak powiem, na pomadę zmywaczem. Wszystko czyste, słuchajcie, to aż sucha jest w tej chwili. I będziemy przykręcać. Okay. Nie wiem, jak to widać, ale wszystko jest wymyte, wszystko jest suche, pięknie, ładnie, trochę ta lampka mi migocze. O, tutaj jest jego numerek dla zainteresowanych. Jeszcze jest mokre, ale już zmywacz odparowuje. Tutaj też wszystko jest wymyte. Jak widzicie, wszystko pięknie, ładnie, sucho. Wyschnie to po prostu. Zaraz odparuje nam zmywacz do hamulców. Nie ma krzty, że tak powiem, tego. Śrubka jest oczywiście 17 dokręcona. To jest dokręcone. Także wlewamy olej i ceratek. Ceratek już jest, słuchajcie, puściutki. Wlany jest. No i teraz lejemy dalej do końca, zapełniamy 5W30, tylko uważajcie, jak mówiłem, tutaj wchodzi około 3 litry. Także nalewamy, tego kończymy, gdzieś będzie niecałe 3 litry i już sprawdzamy, czy nam pojawia się na bagnecie, bo filtr oleju jest zalany. No i to wszystko, słuchajcie, będzie po wymianie. Heja!